Samorząd Lubrańca otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości ponad 60 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Trwa podsumowanie kosztu całego zadania, nie wpłynęły bowiem jeszcze wszystkie faktury od wykonawców. Ale dla mieszkańców najważniejszy jest fakt, że poza samym budynkiem odnowiono także otaczający go teren. Jesteśmy przed nowo odrestaurowanym dworcem autobusowym, poczekalnią, gdzie w ubiegłym tygodniu zostały dokonane odbiory inwestycji. Inwestycja rozpoczęta w 2011, ukończona w czerwcu 2012 roku. To jest kolejna inwestycja, którą wykonujemy w naszym mieście. Na tą chwilę prowadzimy pracę przy 50 inwestycjach. Jesteśmy na placu wokół dworca, na którym mieści się pomnik papieża Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka.